No, cześć. Mam tutaj swój notatnik filmowy, a to oznacza oczywiście kolejne podsumowanie, a tym razem będzie to podsumowanie listopada. I w listopadzie tych tytułów było bardzo dużo. Miałam też za sobą maraton z True Crime, więc naprawdę tego było sporo. No, chyba nie będzie tutaj zbyt szczególnie, ale i tak o wszystkim Wam zaraz opowiem. Pierwszy tytuł to oczywiście The Crown, sezon 5, na który czekałam już od bardzo, bardzo dawna i czekało razem ze mną, widziałam wiele, wiele osób, ale niestety było to rozczarowanie. Na temat tego sezonu nagrałam osobny film, więc gorąco zachęcam Was do tego, żeby sobie ten film obejrzeć, bo tam dokładnie mówię, co się nie udało, dlaczego, co można byłoby zrobić lepiej, co też się udało i co jest oczywiście na bardzo wysokim poziomie, więc gorąco Was zachęcam do obejrzenia tamtego filmu. Tutaj tak króciutko powiem Wam, że właśnie było to niestety rozczarowanie, mogło być znacznie lepiej. Niestety trochę to wszystko się dłużyło, tam trochę zawiódł po prostu scenariusz i rozpisanie postaci, ale o tym właśnie dokładniej opowiadam Wam w tamtym filmie, więc do niego Was zapraszam. I teraz dokument Netflixowy, Sprzedawczyni Szczęścia Telewizyjne Oszustwo. To jest historia Wanny, chyba Gianni, przepraszam, jeśli przekręciłam i zapomniałam, nie zapisałam sobie tego akurat, więc tego nie mam. To jest serial fantastycznie zrobiony. Doskonały. Ja Wam wcześniej wspominałam, że Netflixowe dokumenty są naprawdę dobrej jakości. Według mnie, mimo tego, że ja tak narzekam na Netflix, to narzekam na te produkcje oryginalne, to dokumenty robią naprawdę dobre, a niektóre są wręcz fantastyczne. Amor Amor na przykład był świetny, bardzo mi się też podobał i ten dokument też jest bardzo dobry. To, co Netflixowi się udaje, to ta stylistyka na lata 80., ta muzyka, te kolory, te barwy, które sączą się z ekranu, ta energia, to naprawdę jest fantastycznie zrobione. Ja bardzo lubię te stylizację na tamte lata, które oni robią. W Killer Sally też oni podobnie zrobili. Opowiem Wam o tym później. I naprawdę czuć tę atmosferę, czuć to, że no, czuć naprawdę te lata 80., więc świetnie to jest zrobione. Ta historia akurat dotyczy lat 80., chyba też jeszcze 90., bo Vanna Gianni zasłynęła w takim telemarketingu, można powiedzieć, zasłynęła jako osoba, która zajmowała się właśnie tak zwanymi telezakupami, kiedy one wchodziły na rynek, kiedy się pojawiały, kiedy ten nowy sposób kontaktu z klientem się pojawiał, czyli telewizja, tak, to medium nowe, to właśnie ona wykorzystała ten swój łut szczęścia i udało jej się stać się sławną i bogatą. A historia jest poprowadzona fenomenalnie, z tego względu, że na początku mamy zupełnie inny obraz tej postaci. Wszystko jest barwne, cukierkowe. Mamy wrażenie, że poznamy historię od zera do bohatera. Ja na przykład nie znałam jej w ogóle, więc nie wiedziałam, jak to się skończy. Nie wiedziałam, co się będzie później działo. Chociaż na początku mamy taką wzmiankę, ale to naprawdę jest taka chyba mało znacząca, mało taka wyrazista wzmianka. Więc naprawdę to wszystko jest fantastycznie poprowadzone, bo ta ewolucja tej historii się bardzo zmienia. Na początku widzimy właśnie to wszystko takie barwne, energetyczne, cudowne. Mamy wrażenie, że będziemy obcować z taką sielankowością, sielankową historią, a później okazuje się, że Wanna i jej córka później okazują się kompletnie innymi osobami niż na początku, że tak naprawdę historia, która się kryje za tym obliczem uśmiechniętej osoby przedsiębiorczej i takiej bizneswoman, chciałoby się powiedzieć, jest kompletnie inna, jest mroczna. Mamy do czynienia z osobą wręcz o takim rysie psychopaty, która żeruje na osobach, która wykorzystuje ich słabe punkty i na tym robi biznes, która z taką zimną krwią wręcz potrafi szantażować emocjonalnie biedne starsze osoby, więc naprawdę historia jest niezwykle intrygująca pod tym względem, że naprawdę jest nieprzewidywalna. Nie możemy się czegoś takiego w sumie spodziewać. Zaskakujące to wszystko jest, w jakim to kierunku poszło. Więc ja Was gorąco zachęcam do obejrzenia tego serialu. Ale to, co Wam chcę powiedzieć, to zakończenie. Nie zdradzę Wam, o co chodzi, ale zakończenie jest dość takie nieoczekiwane, tak bym powiedziała, i według mnie trochę przeinacza tę historię. Mam wrażenie, że Netflix chce pokazać te osoby w dobrym świetle, chce podkreślić unikatowość ich jej relacji, matki, córki. W ogóle jakby pomijając to, że to są oszustki, że te osoby dokonały zbrodni, że to nie są
dobre osoby. Oni szukają, oni podkreślają unikatowość, oni podkreślają wyjątkowość, ale nie pokazują tej ciemnej strony. Znaczy nie, oni jakby pokazują ją, ale oni ją tuszują tym, tą barwą unikatowości, co mnie poirytowało, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy Netflix robi coś takiego, manipuluje trochę tymi faktami i ten ciąg przyczynowo-skutkowy, który normalnie by nam się tutaj wytworzył, zostaje lekko przeinaczony drobnym zabiegiem i okazuje się, że trochę to zakończenie, te wnioski są inne. Więc na to trzeba uważać, to znaczy zawsze trzeba uważać, kiedy oglądamy cokolwiek, zawsze trzeba mieć otwartą głowę i świadomie do tego podchodzić i analizować to, co widzimy na ekranie. Ale mniejsza o to, dokument był świetnie zrobiony, świetnie mi się go oglądało i ja naprawdę go polecam. I teraz kolejny tytuł, Turbulencje, też kolejny sezon. Słuchajcie, kiedyś Wam powiedziałam, że ten serial to taki sprawdzian tolerancji na cringe. I całkowicie podtrzymuję to, co wtedy powiedziałam, bo naprawdę ja mam dość niską tolerancję na cringe. Mnie kicz w jakiejkolwiek formie denerwuje, irytuje, nie lubię go, po prostu reaguję trochę alergicznie na niego. Ale ten serial jakoś tak zaczęłam oglądać i stwierdziłam, że już tak długo go oglądam, że kolejny sezon też obejrzę, zobaczymy. I niestety, słuchajcie, tutaj moja tolerancja się skończyła. Już nie dałam rady więcej, nie obejrzałam go w całości. Dozowałam go sobie tak czy owak, tak odcinkami, fragment tego nawet nie dokończyłam czasem niektórych odcinków, tylko tak go, tak sobie go przekładałam, te odcinki kolejne na inny czas, bo naprawdę było ciężko. Według mnie to było tak, że twórcy nie byli pewni, czy ten film, czy ten serial się uda, czy rzeczywiście ktokolwiek będzie to oglądał, ale mieli fajny pomysł, bo pomysł jest naprawdę interesujący, intrygujący. Więc powiedziałabym, że jest tutaj potencjał na coś naprawdę fajnego, ale no okazało się ku ich zdumieniu, że rzeczywiście ludzie chcą to oglądać i są zaciekawieni i już nie mieli pomysłu na to, jak dalej to pociągnąć. Oni nie mieli widać planu na taką dłuższe rozplanowanie tej historii, stąd widać, że z każdym sezonem jest coraz więcej niedorzeczności, coraz więcej absurdu, że to się w ogóle nie trzyma całości i robi się tak głupie, że aż się tego nie da oglądać. Abstrahując już od tego, straszne efekty specjalne. Naprawdę to jest już, to już jest śmieszne, to już nawet nie jest takie złe, irytujące, tylko to już jest śmieszne. Te niektóre postacie, które się tam pojawiają, naprawdę to nie było udane. Tak czy owak, wracając do tego, postaram się obejrzeć do końca ten sezon, ale nie wiem, czy w tym roku w ogóle dam radę, bo naprawdę myślę, że kicz tego, co się tam dzieje i niedorzeczność, absurd, przekroczyła już wszelkie możliwe poziomy tolerancji, więc trzeba to sobie dozować. I teraz film Perełka. No tak, była Perełka. Jak mogłam nie zauważyć tego filmu teraz na liście? Słuchajcie, Paciorki jednego różańca. To jest film niesamowity, niezwykły. Film Kazimierza Kuca, na którego temat nagrałam osobny film, więc też Was gorąco zachęcam do tego, żeby go obejrzeć, bo tam bardzo dokładnie staram się Wam opowiedzieć o tym, bardzo dokładnie może nie, ale analizuję tam pracę kamery, ustawienia ujęcia, dlaczego, co one mówią, jaki jest ich symbol. Coś fantastycznego, naprawdę jest to perełka polskiego kina, klasyki polskiego kina. Do oglądania jej gorąco Was zachęcam. To jest film opowiadający historię Karola Habrygi, powstańca śląskiego, górnika, który mierzy się z okolicznościami bardzo trudnymi, ponieważ z uwagi na zmieniające się okoliczności gospodarcze, społeczne, okazuje się, że osoby, rodziny, które mieszkały w swoich domkach przez całe swoje życie, muszą się wyprowadzić do bloków, tak, na nowo wybudowane osiedla. I to jest niejednokrotnie dramat, bo ci ludzie spędzili tam całe swoje życie i muszą się z tym domem pożegnać. A Karol Habryga mówi im nie, że on tego nie zrobi, ponieważ są wartości, których nie da się kupić i on będzie tych wartości bronił. Cała historia przybiera dość nieoczekiwany obrót i jest naprawdę niezwykle nagrana. Bardzo prosta historia, a bardzo uderzająca prosto w serce, tak bym powiedziała. Gorąco Was zachęcam i do obejrzenia mojego filmu też
zachęcam. I kolejny film This Is It o Michaelu Jacksonie, do którego regularnie wracam, więc on w podsumowaniach się regularnie tutaj przewija. Kocham muzykę, uwielbiam Michaela Jacksona, uważam, że był geniuszem, był fantastyczny. This Is It to jest film, który jest takim zapisem przygotowań do ostatniego koncertu, serii koncertów Michaela Jacksona, które oczywiście nie doszły do skutku z okoliczności wiadomych, ale film jest niesamowity właśnie też z tego względu, że to są ostatnie materiały, że to są zapisy dotyczące tego, jak Michael pracował, jak on obcował z muzyką, jak on nią żył, jak on się nią stawał na scenie. Więc naprawdę to jest gratka dla fana Michaela Jacksona, ale też dla każdego miłośnika muzyki, więc naprawdę jeśli nie oglądaliście, to ja polecam, mimo tego, że ten film ma też negatywne recenzje, ponieważ stwierdzają osoby, że to jest skok na kasę i tak naprawdę niewiele wnosi. Ja uważam, że nie, uważam, że wnosi bardzo wiele, jest niezwykle cenny, jest skarbem i gdyby nawet trwał 10 godzin, to ja i tak chciałabym go obejrzeć i chciałabym go kupić i mieć na swojej półce. Mam oczywiście This Is It na półce, ale no nie trwa 10 godzin, więc... Ale tak czy owak, polecam bardzo gorąco. I teraz słuchajcie, jest taki maraton właśnie z True Crime, tego będzie sporo. Postaram się to tak w takim skrócie powiedzieć, bo chciałabym nagrać film osobny na temat tych seriali. Nie wiem, czy to zrobię jeszcze. Może tutaj wyczerpię ten temat, a może... Nie wiem, postaram się tak krótko, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Killer Sally to był serial dotyczący zbrodni w środowisku kulturystów, jak to zabrzmiało? To, no trochę tak w zasadzie, chociaż mamy tutaj do czynienia bardziej ze zbrodnią małżeńską niż w środowisku kulturystów, no ale kulturystami oni byli, więc no cóż, nie da się tego pominąć, bo jest to istotne dla przebiegu całej tej historii. Tak swoją drogą to kulturystyka to jest dla mnie coś, co... Coś, czego ja nie rozumiem, delikatnie mówiąc, ale to już na marginesie. Serial jest zrobiony bardzo dobrze. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, tutaj ta aura lat 80., te unikatowe fragmenty, wręcz chciałoby się powiedzieć, że z VHS-ów żywcem wyjęte. Naprawdę świetnie się to ogląda. Świetnie, świetną aurę to ma. Ale tu znowu mam wrażenie, że mamy do czynienia z manipulacją faktami, tym razem w duchu tego... przekręconego niestety feminizmu. To jest temat rzeka, nie chciałabym teraz w to wchodzić, ale według mnie tutaj mamy z tym do czynienia. Pozostawiam to też w Waszej ocenie, jestem ciekawa, czy Wy też macie takie wrażenie, ale ja trochę mam, że te akcenty zostały przeniesione na nie na to, co widzimy, no to, co jest kluczowe dla tej historii. Ale to już na marginesie. Historia ta dotyczy kulturystki, która zamordowała swojego męża. I to jest na początku, więc to nie jest spoiler. I my widzimy cały przebieg tej historii, rozmawiamy z osobami, które ich znały. Tak, mamy wrażenie, z taką narracją ping-pongową wręcz, bo myślałam jakiś nowy termin, bo tutaj przerzucamy się faktami. Z jednej strony jedna osoba mówi to, a już mamy jakiś pewien obraz ukształtowany, jakąś opinię dotyczącą tej całej historii, ale zaraz rozmawiamy z kimś innym i widzimy, że jednak, o nie, to jest zupełnie inaczej, ta osoba inaczej wygląda, ta historia zupełnie inaczej wygląda. Więc to jest fajna właśnie, taka narracja ping-pongowa, co się świetnie sprawdza w dokumentach, to jest fantastyczny zabieg, to zawsze się sprawdza, jeśli jest dobrze zrobiony, to zawsze się sprawdza. Serial jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobiony, no i może na tyle, może przejdziemy do następnego tytułu. Zaginięcie Brigitte Meyer. I teraz ten serial był akurat najsłabszy z tych, które tutaj oglądałam, chociaż był też dobry, ale według mnie był zbyt przeciągnięty. Tutaj to, co często jest zaletą właśnie seriali Netflixowych, czyli to, że my idziemy tak chronologicznie od punktu A do punktu B i nasz stan wiedzy jest porównywalny do stanu wiedzy tych osób z danego punktu na osi czasowej. Bardzo to dziwnie zabrzmiało, ale wiecie, o co mi chodzi chyba, prawda? Powiem Wam, że to jest właśnie, to się zawsze sprawdza, ale tutaj zostało przeciągnięte, bo tutaj tych tropów było za dużo. Myślę, że część można było może nie pominąć, ale nie rozpracowywać tak głęboko, tylko po prostu wcześniej zakończyć te dywagacje, żeby zachować pewną dynamikę opowieści tej historii, bo tutaj to trochę usiadło. Tutaj mamy tę historię taką przeciągniętą i o, znowu nie wyszło, o, znowu błędny trop, o, znowu pomyłka. I tutaj znowu wracamy do jakiegoś tropu i znowu okazuje się, że nie. I to po jakimś dłuższym czasie staje się monotonne. Myślę, że można było to skrócić, naprawdę skondensować bardziej i to wtedy by właśnie miało inne tempo i byłoby bardziej angażujące.
bo na końcu już jesteśmy tak zmęczeni, znaczy ja już byłam tak zmęczona, że już chciałam, żeby już naprawdę dowiedzieć się, co się stało, bo nie dlatego, że byłam taka na szpilkach i chciałam się bardzo dowiedzieć, tylko po prostu już miałam trochę dosyć tej historii, bo za długo to wszystko trwało, więc według mnie jest to serial taki naprawdę okej. Okay. Znaczy ja nie żałuję, że go obejrzałam, historia była intrygująca, więc... jest okej, okay, ale naprawdę można było to zrobić dużo, dużo, dużo lepiej, tym bardziej, że ta historia Birgit Meier no, była chyba dość słynna, więc myślę, że naprawdę można było to no, lepiej ten temat jakoś tak ograć. I kolejny tytuł, Sophie, morderstwo w West Cork. No i tutaj mamy serial naprawdę dużo, dużo lepszy. Świetnie, to co mi się najbardziej w nim podobało, to ta aura, ten klimat. Naprawdę wykorzystano doskonale to miejsce akcji, miejsce zbrodni, miejsce, w którym dzieje się ta cała historia, czyli właśnie West Cork. Mamy tam Irlandię, mamy ten folklor, mamy tę gotyckość, mamy idealnie rozegraną przestrzeń w tym serialu, wykorzystaną tę przestrzeń, więc naprawdę dobra robota pod tym względem. Mamy też Sophie, która padła ofiarą właśnie tej zbrodni i jej charakter, jej aurę też świetnie wykorzystano i naprawdę czuć ją na ekranie. Sophie była artystką. Ona była taką samotniczką, duszą introwertyczną, bardzo taką enigmatyczną, tajemniczą osobą, tak się o niej mówi. Mówi się o niej, że była właśnie bardzo taka zafrapowana poezją, więc była niezwykłą osobą i roztaczała wokół siebie taką aurę i naprawdę to czuć. Czuć to z ekranu, czuć jej energię, więc to jest niezwykle dobrze zrobione, bo my naprawdę czujemy tę postać, czujemy ten klimat. Sam serial jest naprawdę bardzo przyzwoicie zrobiony, chociaż według mnie można było parę rzeczy zrobić lepiej, ale ogląda się go naprawdę doskonale, więc ja Wam gorąco polecam ten serial. Jeśli chcecie obejrzeć właśnie True Crime, to myślę, że to jest solidna, dobra propozycja. I teraz film Dziewczyna ze zdjęcia. Powiem Wam, że to jest jedna z najgorszych, najbardziej przerażających, wstrząsających historii, o których ja słyszałam w życiu. Naprawdę, to jest koszmar. To jest istny koszmar. Byłam w szoku, kiedy oglądałam ten film. Nie spodziewałam się kompletnie tego, co się będzie tam działo, jak ta historia zostanie poprowadzona, w jakim kierunku nas poniesie ta historia. Film jest dobrze zrobiony, naprawdę. Więc jeśli chcecie obejrzeć True Crime, i to myślę, że to jest dobra propozycja, ale naprawdę trudno tutaj mówić o takich walorach typowo filmowych, bo ciężar tej historii jest tak ogromny, że to jest coś niesamowitego. To jest historia dziewczyny, która mówi się, że uległa wypadkowi, ale oczywiście szybko okazuje się, że to nie jest prawda, że mamy do czynienia tutaj ze zbrodnią. Co więcej, okazuje się, że tożsamość dziewczyny jest tak naprawdę nieznana, bo nie zgadza się z tą podaną w dokumentach, co jeszcze bardziej sprawia, że ta historia jest zawiła i enigmatyczna, bo nie dość, że mamy zbrodnię, to jeszcze mamy kwestie tożsamości ofiary. Więc tak jak mówię, historia jest naprawdę bardzo, bardzo poruszająca, wzruszająca też pod koniec. Polecam Wam obejrzeć ten film, jeśli macie chęć obejrzeć True Crime, bo jest to historia, z którą myślę, że którą warto poznać, a też film jest dobrze zrobiony, więc myślę, że warto. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście gorąco zachęcam Was do zaglądania na kanał, na profil na Instagramie i oglądania kolejnych filmów na kanale. Cześć!